osadnictwa na tych ziemiach jest okazja, żeby po prostu być. Witamy bardzo serdecznie pana burmistrza. Tomasz Kałużny jest z nami, z małżonką. Serdecznie pozdrawiamy. Ogromnie cieszymy się, że zaszczycił pan nas swoją obecnością w imieniu Wojów, jak i również Komisa Grodu i własnym witam, a oczywiście zaproszenie na rozpoczęcie oficjalne tutaj do naszego mini studia Grzybowskiego kieruję już do wszystkich naszych gości na godzinę 16:45, czyli na za 15:05. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam tu do naszego mini studia. Za 15 minut rozpoczniemy oficjalnie tutaj uroczystości na Grzybowie, ale proszę mi wierzyć, że kontynuując historyczne spotkania z Grzybowem, to powiem jeszcze, że dziś mamy okazję odwiedzić salon gier, a w tym salonie, proszę państwa, pan Piotr Adamczyk, fantastyczny przewodnik, zaprosi nas do salonu zabaw gier historycznych. Tak, do godziny 17 jeszcze to miejsce jest czynne, stąd jeśli państwo mają ochotę bezpośrednio uczestniczyć i zobaczyć, jak wyglądały pierwsze gry planszowe, to właśnie w budynku muzealnym, wchodząc po lewej stronie, jest takie miejsce. No i tym samym jest okazja, żeby naszego przewodnika Piotra Adamczyka poprosić o pierwsze klockowe takie gry, które były, potem bardziej skomplikowane. No a już, proszę państwa, o godzinie 12 na temat szachów, ważnej gry, szachy, gra o życie, w pawilonie naszym tutaj też ważne spotkanie. O godzinie 20:30 taniec ognia, pokaz żonglerki ogniem i również pokazy na podgrodziu odbywać się będą. Tyle jakby w czasie rzeczy, które dziać będą się. Miłośników bitew gorąco, gorąco zapraszam, bowiem, moi drodzy, rozstrzygniemy, kto lepszy, inscenizacja bitewna około godziny 17:30. Zaś pokaz drużyny konnej Wojów Słowiańskich z Gniezna, tu nasi wojowie Ryszard i Maria Nitka są, konie widzimy prowadzą rozgrzewkę, bo to jest tak jak na rozprężalni.